dotyczy działalności KOKiS i ma dwie części. Pierwsza, czy jest już podpisana umowa dotycząca funkcjonowania w KOL-ie kina, a drugie dotyczy rzeczy, powiedziałbym, aktualnych, jako że mamy wrzesień. 1 września minęło bezgłośnie, można powiedzieć, 17 września też, żadnej imprezy patriotycznej. Dzisiaj, proszę Państwa, 27 rocznica powołania pierwszego w świecie organizmu wojskowego podziemnego, który potem przeistoczył się w Armię Krajową. Też nie słychać, żeby z tego tytułu jakiekolwiek działania jakieś były zorganizowane uroczystości, powiedzmy, nawet dla młodzieży. Dziedzictwo narodowe, kultura to dziedzictwo narodowe to też element kultury i tutaj nie widać, żeby KOKiS jakiekolwiek podejmował działania, jednostka kultury, którą finansujemy. Jakiekolwiek działania związane właśnie z patriotyzmem, z kreowaniem tego dziedzictwa narodowego. Pytanie, czy tutaj będą jakieś zmiany w tym kierunku? Patriotyczne. Szanowni Państwo, ja tu akurat różnię się z Panem Radnym. Uważam, że mamy bardzo dużo tych uroczystości. Moje prywatne zdanie jest również takie, że czasami aż za mocno świętujemy klęski, a powinniśmy moim zdaniem bardziej świętować zwycięstwa, których też w naszej historii było bardzo dużo. I to staramy się trzymać. Gdybyście Państwo popatrzyli na terenie powiatu, ile mamy imprez, to mamy ich w porównaniu z innymi miastami tego typu jak nasze, czy małymi powiatami jak nasz, bo przecież miasto ma 10 tysięcy, a powiat ma 40 niespełna już, to jest tego bardzo dużo. Jeżeli nasilimy jeszcze te uroczystości, to byśmy nie popadli w skrajność, żeby to nie stało się za chwilę śmieszne, bo te święta mają być naprawdę takim podniosłym i przekazem naprawdę patriotycznym. Ja naprawdę zachęcam ludzi do uczestnictwa w tych świętach, które na terenie miasta są organizowane. A i tak frekwencja u nas w Kolnie nie jest zła, na przykład w porównaniu z frekwencją w Łomży, bo mam na bieżąco relacje bardzo często, czy to Jacka Piorunka, który u nas bierze często w tych uroczystościach udział i mówi, że u nas jest więcej mieszkańców niż na przykład w mieście Łomża, co to bardzo dziwne, bo miasto Łomża ma 60 parę tysięcy osób, a my mamy 10. Także myślę, że robimy to dosyć atrakcyjnie, że robimy to w przemyślany sposób i że kultywujemy te tradycje patriotyczne bardzo. A oczywiście mamy teraz problem, no bo cały KOKiS jest w remoncie i trudno w tej chwili gdziekolwiek te uroczystości organizować, bo za chwilę na pewno będziemy mogli to robić jeszcze bardziej podnośle i bardziej uroczyście. No ale musimy te remonty przeżyć.